Dzień dobry, kochani. Ja właśnie idę po samochód. Byłam u fryzjera. A teraz idę po samochód, bo zostawiłam samochód na zmianę opon. I wracam. Wracam, byłam u mojej fryzjerki. Obcięłam troszkę włosy z 5 cm. I odnowiłam kolor. Także no. A że wiecie, ostatnio nabijanie kroków i tak dalej, odchudzanie i te sprawy, to idę pieszo. No, nic mi się nie stanie, zdążę odebrać Franusia, więc wszystko mam ogarnięte na czas, więc mogę się spokojnie przejść. No, także fajnie, w ogóle podoba mi się, że obcięłam sobie te włosy, te końce są takie wtedy bardziej zdrowe. O, na razie mam pod chustą, ale później w domu wam pokażę. No, a kolor odnawiałam odrost farbą, a resztę tonerem. Ostatnio zapomniałam, jak to się nazywało, ale to był toner. Więc tak, myślę, że do świąt mi wystarczy. Ogólnie to jeszcze pójdę zobaczyć, czy nasze Pepko jest otwarte, bo w tym ostatnim filmiku to byliśmy w Pepko w Kościerzynie. A teraz idę zobaczyć, czy Pepko u nas jest otwarte, to wam dam znać. Może pójdę coś kupię, się obawiam, że nas pozamykają na te święta, kurczę, i ale z drugiej strony też nie ma, nie wiadomo co szaleć. No. Dobra, słuchajcie. Moja maseczka już jest cała mokra. Idę do Pepko. Widzę, że jest u nas otwarte. Zobaczę, może coś znajdę Jasiowi, bo Jasio po tych ostatnich zakupach dla Franka poczuł się strasznie pokrzywdzony, bo taka jest prawda, że w Pepko fajne rzeczy dla maluchów są i na święta. Naprawdę fajne te bluzy kupiłam. Ale dla tych starszych, no nie ma takich fajowych właśnie bluz z Mikołajem czy z czymś. A szkoda, bo no też chętnie kupiła, ale idę zobaczyć, może coś się tam urodzi. Mam nadzieję, że już nic Frankowi nie kupię. I wam pokażę co tam, ale ogólnie ostatnio wszystkie same rzeczy na święta były. Pepko. Pepko, Pepko, Pepko. Thank you.
ja sobie kupiłam Activia i ani nie wypiłam. Chciałam ją u fryzjera wypić. Dobra. Także tak, byłam w Lidlu na zakupach. Jasiu, weź ten segregator do pokoju, jo. Jasiu. Ten, ja go naprawię. Kupiłam ci jakieś bluzy z Pepko, ale dla Franka też kupiłam. Tutaj kupiłam coś dobrego, ale to się oczywiście wysypało. Jakąś nową cukiernię otworzyli. I za zakupy w Lidlu dostałam jakąś książkę. Dom. O domowym gotowaniu, domowych sprawach i domowym szczęściu. Ciekawe, zobaczymy. Co to jest? Dobra. Lecimy z tym. Sałata. Pomidory takie kolorowe. Mix. Tu jeszcze też mam jakieś ciastka. Jakaś cukiernia. Cukiernia Jarzębińscy. Nowa siedziba się otworzyła. Dobra, lecimy dalej. Rzodkiewki. Weźmiesz moją torebkę do szafy? No i jak tam lekcje? Dobrze. Ja? Dzisiaj cię nie rozłączało? No to super. No, a wiesz, co musiałam do religii? Przełączyć się? No. I przełączyłeś? No. No to super. Nawet za wcześnie zadzwoniłam do pani. Co ty? Papryka, twaróg wędzony. Ja go chyba kiedyś miałam, ale nie wiem, kurczę, ale tak wzięłam. Tu są gazetki z Lidla. Sobie obejrzę. No, przypadkowo do pani zadzwoniłam, bo nie wiedziałam, kiedy są lekcje. Tu jest cukier, puder. I co pani ci powiedziała? Że za 3 minuty dopiero. No, pomidorki. Te. Pomidory malinowe. Borówki, parówki, ale parówki z kurczaka premium, już teraz nie biorę tych zwykłych parówek, bo ostatnio po prostu myślałam, że się zżygam. Parówki z filetów z indyka, 93% mięsa. 93%? O, zobacz, zrobimy sobie dzisiaj czekoladę. Kupiłam takie małe pianki do czekolady. Je się na czekoladę do picia wkłada, wiesz? Zrobimy sobie. I tu mam jeszcze dwa ogórki. Nie. I ta torba, słuchajcie, z tych delikatesów ogólnie już mi trzyma i trzyma. I fajnie się w niej te zakupy nosi. Muszę ją złożyć. I teraz tutaj dalej. Jarmuż, zrobimy sobie koktajl, Jasiu. Kto to jest jarmuż? Zielone do koktajlu. Druga sałata lodowa. Oj. Drugie borówki, bo ja teraz będę jeść sałaty dużo. Chodź zobacz, co kupiłam. Oszalejesz. Chodź zobacz. Jasiu. Chodź zobacz. Dobra. Dobra, tutaj śmietana. Jogurt naturalny, gęsty. Pomidorki. Zobacz, co kupiłam. Widzisz, już są ozdoby świąteczne w tym. A co ty się uciapałeś? Co ty jadłeś? Ja widzę. Coś czekoladowego. Weź, przykryj się. Babeczki. Już masz połowę babeczek zjedzonych. Mama wczoraj robiła. Weź się uspokój. Weź te kulki ziemniaczane, jo. Do zamrażarki. Kulki ziemniaczane. Ale gdzieś się tam wepchnij. O, i kupiłam nam te mleka do koktajli. To weź wyjmij truskawki. Jasiu, tam gdzie są te lody, ten lód jest, wyjmij te truskawki w tym pudełku. To zrobimy sobie koktajl. Napój migdałowy. No, wyciągnij to. No i tam włóż te kulki. I kolejny napój migdałowy. Tu mam suszone śliwki.
O, i mój ulubiony twaróg wędzony. Jakiego już długo nie jadłam. I dwa sobie wzięłam i sobie zrobię z sałatą właśnie go. Śliwki. Tutaj mam takie wiedeńskie. Mama, nawet szlapelki lodu. No, się tak zamroziły. I tutaj jeszcze jest jeden ogórek. I taka przyprawa do kawy. Też jestem jej ciekawa, no. A tam są rzeczy z Pepką, możesz sobie zobaczyć. Dla ciebie też coś kupiłam, ale... Co to jest, mama? No, czekolada. Zobaczysz sobie. Zobacz, przytrzymaj, pokażemy wszystkim. Rozłóż taką bluzę. Ale chwyć tak normalnie, jak się chwyta. No, ale tu. Tu chwyć. I tu chwyć. O, taką bluzę. Cash. Naughty, not nice. Pokaż. Ile ona kosztowała? Coś tam jednak znalazłam dzisiaj dla ciebie, żeby ci nie było tak przykro. Ona kosztowała 40 zł. Oczywiście dla Franusia też coś kupiłam, bo nie mogłam się powstrzymać. No pokaż. Mikołaj! Ale ja cię proszę, żebyś tak pokazywał. Zobacz. Tu chwyć. Nie, Jasiu, tu chwyć. Puść tą rękę. Czemu ty masz takie ręce? Chwyć, że doch to. No. I w ten sposób pokaż. Ta kosztowała dwie dyszki z Mikołajem. Sobie odczepisz i przymierzysz. To jest chyba dla Franciszka. To jest dla Franciszka. O, i to jest dla ciebie jeszcze. Rozłóż. Santa Team. Też fajna, co? To jest, że jesteś w teamie świętego Mikołaja. Zobacz, kupiłam takie do babeczek. To są te jednorazowe. Ale weź, Jasiu. Że na jeden raz? Tak. To są papierowe takie papilotki. O, i zobacz, co dla Franka. Pokażesz mi? Zobaczcie, takie ho, ho, ho. Nie, nie ma takiego. A teraz były inne. Pokaż. Jasiu, możesz pokazać cenę? 10 zł. Pokaż ze mną jeszcze tutaj kolejne, jo? A się nie popisuj. Tu jest Let It Snow. I to jest też za 8 zł. Dobra, weź. Bo ja muszę zaraz po Franciszka jechać. I jeszcze to Merry Christmas. Taki Mikołaj z nogami w kominie. Widziałeś go? Pokaż. Ale cenę bym jeszcze chciała pokazać. I dyszkę. Dobra. Tam jest jeszcze we werendzie mleko, trzeba to przynieść. No i jeszcze kupiłam pościel, którą mi polecaliście. Z Polaru. Było jeszcze kilka sztuk. Pościel z Polaru? No, zamknij drzwi. No i było jeszcze kilka sztuk i wybrałam sobie taką świąteczną, ją wypiorę. I założę, bo jest bardzo przyjemna i zobaczymy, czy będzie się nadawała. Na pewno będzie ciepła, to jestem tego pewna. W taki wzorek, o. No, jadę po Franka, jeszcze wam chciałam pokazać, że kupiłam papier do prezentów. Bo na pierwszego, na przecież na Mikołajki będę coś kupować na pewno. Więc ten papier już sobie zaniosę na strych. Na razie go mam tak w samochodzie. Jem babeczkę. Bo nic od rana nie jadłam. Wstałam, nie wiem, o 7:00. Po 7:00 nic nie jadłam. Jestem taka głodna. A chciałam tą aktywię sobie wypić w drodze. Ale zadzwoniła do mnie koleżanka z pracy. No i wyszło jak wyszło. Ale już czuję, aż mnie po prostu kręci w brzuchu. To na szybkości chwyciłam tą babeczkę. No i jeszcze te opony muszę wyładować, jak przyjadę. Także tak, słuchajcie, wszystko w biegu. Ale cieszę się, że kupiłam te rzeczy z tego Pepko. Super, są te ciuchy. Więc i Jasiu, i Franek mają teraz coś
tak ciemno. Mają teraz coś świątecznego. Jezu, tu potem... No już wróciłam z Franciszkiem i słuchajcie, kochani, tak tyle sobie tych włosków troszkę obcięłam. Także... Trochę krótsze te moje włosy. Ale... No... Niestety, chciałam je jeszcze przy... Jezus, tu mi... Odstaję. Chciałam jeszcze przerzedzić, ale pani powiedziała, że lepiej ich nie przerzedzać, bo... Mama! One się strasznie łamią. Mama, przepisz na jajku. Pokaż sobie tam w tej książce, jest ciekawego. Tu jest przepis na jajku. Och. Nie, tu jest jak ocenić, czy jajko jest świeże, Jasiu. Takie tutaj są różne cuda. Śmietana do zupy, jak się dodać. Aha, czyli takie porady, jak ją dodać, żeby się nie zwarzyła. Widzisz, różne porady. Ciasto na pierogi, jak ugotować ryż. Aha. A tu? Prosty domowy zakwas na żurek, zakwas buraczany, ocet malinowy. Ocet malinowy? No takie różne rzeczy, a przepisy tutaj są też, zobacz. Dalej są przepisy. Ale takie ogólne, nie ma jakiejś jagodzianki. O, na jesień. Aha, to jest na pół roku podzielone. To co na jesień dobrego oni tu proponują? Fajne zdjęcia. Co? Ja się drogę sobie piewnik z bakaliami, o. Na święta. Domowe oszczędzanie, no. Co, Wędziszek? Co to? Ucieszyłeś się? Zadajesz buźki temu? Czemu siada mama? Ja bym piernikiem. Ja zobaczę, czy ja mam przyprawę, bo ja szukałam przyprawy do piernika w Lidlu, ale nie było, nie wiem. A jak ja mam, to zrobimy. A jak ja nie mam, to ja muszę kupić. Ja te tisan. No. Ładne, Franuś, kupiłam. No. Ja mam te, z tego coś. A tu są mama jakby takie... No, już ozdobione czekoladki kuleczkami takie. No. No. Ja też... Tu jest sama czekolada, mama, nie? Ej, ty sobie usiadłeś na mojej... Mama, tu są różne czekolady. Tak. Ja też tu... A tu różne takie... Ja też tu. Dobrze, Franusiu, będziemy robili. Dobrze, Franusiu, będziemy robili. Tak, mama pochowa zaraz te zakupy. Teraz. Ale teraz już, bo ty chcesz. Zobacz, mam książkę, dostałam z Lidla. Widzisz? Na różne przepisy, później ją sobie przejrzę całkowicie, ale może kogoś interesuje. Franciszek. Nie! Cicho. Nie krzycz. Dobra, ja muszę sobie śniadanie zrobić. Franusiu, posłuchaj. Zrobimy pierniki, jak się okaże, że mamy przyprawę do piernika, tak? A jak nie mamy, no to nie zrobimy. Idź zobacz, jakie ci bluzy kupiłam z Mikołajami. Idź zobacz. Idź zobacz. Nie. To jest twoja? A jak nie, to Jasiu je weźmie. Jasiu, weź je sobie, jak on nie chce. Nie. No a ty, Jasiu, te swoje powkładaj do szafy. Co, Franuś, fajne? Zobacz, tu Mikołaj wchodzi do domu kominem i nogi mu wystają, tylko zobacz. Widziałeś? No, a tu masz takie... Zobacz, Franuś. A to jest rozmiar. A zobacz, co tu masz. Bałwanki. Thank you.
Dobra, kochani, ja sobie dzisiaj tyle zadań wzięłam na głowę, że chyba za dużo. Tu mam tak koktajl, który zaraz zrobimy sobie z Jasiem na kolację, bo Franek dzisiaj zjadł wszystkie babeczki. Miałam upieczony cały talerz babeczek, zostało się 5. Więc on chodził i póki to stało, to on to brał. Tu mam jakieś naczynia, tu mam jeszcze ziemniaki, które muszę ugotować, a już jest 19, więc pójdę wykąpać dzieci, poukładam pranie i ogarnę. Tutaj ten wspomniany koktajl. Tu już mam sos pieczarkowy na jutro. Tu mam ziemniaki do sałatki. Tu się robi indyk. Jedna część indyka, bo mam takie wielkie uda, że mi się nie zmieściły dwa w jeden garnek, że odporny. Więc jedno zrobię. Tam wrzuciłam marchewki i przyprawę do indyka. A drugi, te marchewki, żeby po prostu opróżnić się zamrażarkę, bo to były moje marchewki, tam kiedyś miałam dużo kupione i stwierdziłam, że je zamrożę. A ten zrobię z marynatą. I w tej marynacie mam tutaj tak, miód, 3 łyżki miodu, 5 łyżek, Jezu, przecieru pomidorowego, pieprz, sól, co jeszcze tam chyba po 3 łyżki soli, przepraszam, 3 łyżeczki soli, 1,5 łyżeczki pieprzu, jeszcze nie mam czerwonej papryki, ale to nie musi być, jak nie macie. Rozmaryn, 1,5 łyżki, majeranek, 3 łyżki, no i do tego wgniote ząbki czosnku. Ja wzięłam dosyć dużo, bo ja lubię intensywny zapach czosnku i ja to sobie zostawię na noc. Posmaruję tego indyka tym na noc i niech to sobie się przegryzie. Tutaj właśnie mam twaróg, krajankę twarogową, do której dogotuję te ziemniaki. Przygotuję sobie na jutro farsz na pierogi ruskie i jutro będę robić pierogi. A oprócz tego robię jeszcze sałatkę warzywną, więc w ogóle to muszę schować, bo tu mam moje przyprawy. Śmieci wyjęłam jeszcze, śmieci muszę wynieść. Także wam powiem, odpaliłam sobie świeczuszki, żeby chociaż troszkę przyjemniej mi było. No i tam mam stertę prania poukładanego. Teraz tylko jeszcze, żeby to zawędrowało do szafy. Także przesadziłam dzisiaj, wiem. Za dużo rzeczy jak na jeden raz, ale ja tak mam. Czasami po prostu mam jakieś takie energie i zaplanuję sobie coś i teraz już no będę robić to do nocy, ale zrobię. Także tak. Kończę tego indyka. Tutaj nasmaruję jeszcze, muszę wycisnąć czosnek. Idę umyć dzieci. A jeszcze chcę zmienić pościel, w ogóle mam tam pranie nastawione, jeszcze się jedno pierze, jedno już się suszy, ta pościel nowa się suszy i chcę sobie założyć właśnie tą polarową. Ja lubię, jak kupię sobie nową, ta nie była, ta już tu jest chyba od tygodnia czy od dwóch, także już czas najwyższy, żeby ją zmienić, więc akurat tak pasuje, także robimy. Jeszcze musiałam przełożyć do innego naczynia, bo zapomniałam, że przy tym naczyniu nie mam pokrywki, bo kiedyś mi się zbiła i w ogóle muszę to sobie gdzieś odłożyć na bok, bo już nieraz mi się tak zdarzyło, że coś w nim przygotowałam i potem trzeba było to przekładać, więc my idziemy się myć, panie kolego. Zapraszam do łazienki. Panie Franusiu. Franek.